Witajcie. Dzisiaj zrobimy sobie test mojego kubełka Fruwala 307. Jak on po prostu chodzi pod obciążeniem, czyli z mediami filtracyjnymi, które są już dosyć mocno zabrudzone. Zobaczymy, jak sobie poradzi z wiaderkiem. No i dla porównania, żeby było mu łatwiej, oczywiście zrobimy też porównanie bez tych mediów. Także zapraszam na krótki film. Filtr wypełniony mediami, w dodatku brudnymi, pracuje tak. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że spoko. Strasznie ciężko go otworzyć, dlatego ja go troszeczkę podważam nożem. Delikatnie. Zobaczcie, on był pełny. Na pusto filtr działa tak. Nie widzę specjalnej różnicy. Dobra, dolejemy wody do kreski. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzi. Podsumujmy. Jak sami żeście widzieli, test wiaderkowy w warunkach domowych wypadł prawie identycznie jak to, co producent podaje na specyfikacji, czyli na pusto filtr działa tak, jak producent mówi. To się rzadko zdarza, żeby te wartości nie były zawyżone. Jestem naprawdę mile zaskoczony. Jak żeście sami widzieli, jak się ten kubeł zasypie gruzem, to też niewiele tracimy, bo raptem kilka sekund. Także mam nadzieję, że test Wam się podobał. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć.